rugowanie tej pewnej puli drobnych zooplanktonożennych gatunków ma też pozytywne efekty, bo jeśli usuniemy część drobnych takich ryb, to presja na zooplankton, który tak naprawdę trzyma w ryzach fitoplankton, będzie sprawiała, że teoretycznie jakość wody w takim zbiorniku będzie lepsza, a tym samym no, będziemy wszyscy jak gdyby mieli tą satysfakcję, że teoretycznie nasze działania przynoszą takie pozytywne efekty, nawet wizualne, czyli ta jakość wody będzie mierzona wetrzewem przezroczystością też będzie no, namacalna. Niezależnie od modelu gospodarczego zawsze możemy mówić też o takich pozytywnych sprawach typu zarybienia, które no, one są czasami kontrowersyjne, rzecz jasna, tego nie ukrywam. Natomiast bez utrzymywania właśnie chociażby pewnej czy uzupełniania puli ryb drapieżnych w naszych warunkach aktualnie w zasadzie w krótkim okresie czasu prawdopodobnie pozbylibyśmy się wszystkich ryb drapieżnych. Jeśli jest konkretny właściciel, to zazwyczaj no, kontroluje te wody, więc regularnie je dogląda. Może na bieżąco stwierdzić jakieś problemy, które mogą się pojawiać. Jeśli się pojawi przyducha, jakieś śnięcia, no to rzecz jasna taki gospodarz w osobie rybaka, czy no, w tym przypadku rybaka bądź wędkarza powinien reagować. To też jest no, element, który teoretycznie przynajmniej minimalizuje skutki kłusownictwa, bo woda niedoglądana zawsze nie lubi pustki i zawsze się pojawi ktoś chętny, kto z takich zasobów rybostanu skorzysta, chociażby poprzez właśnie niedozwolone prawnie odłowy. W modelu wędkarskim, Szanowni Państwo, pojawia się pewien problem związany z tym, że właśnie ta presja wędkarska ukierunkowana jest praktycznie wyłącznie na te dwa górne piętra. Natomiast no, nikt nie jest zainteresowany w takim modelu odławiania tych drobnych zooplanktonożernych. I z tym się wiążą niestety pewne, czy mogą się wiązać potencjalne zagrożenia, a tak mierzone chociażby tym, że sukcesywnie może wzrastać liczebność takich drobnych ryb, a tym samym będzie karłowaciała populacja, no bo powiedzmy, że baza pokarmowa jest ograniczona też do określonej pojemności i większa liczba osobników korzystająca z tej samej bazy pokarmowej no, automatycznie nie będzie mogła uzyskiwać takiego wzrostu, jakiego byśmy oczekiwali. Przegęszczenie populacji ryb skutkować może również tym, że mogą pojawić się choroby częstsze, no a takim wtórnym efektem może być wspomniana przyspieszona eutrofizacja, mierzona czy no, zwizualizowana poprzez zakwity czy przyduchy. To jest też ten jakiś tam dalszy efekt, z którym no, pewnie większość z Państwa, bo wszyscy wiemy, mierzymy się coraz częściej. W tym roku no, wiele takich medialnych doniesień o przyduchach, zwłaszcza w okresie letnim, można było zarejestrować. Już nie wspomnę o dzierżnie, które jest teraz no, na tapecie, bym powiedział, medialnej i tym wszystkim, co tam się wydarzyło. Tak na marginesie, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale z tego zbiornika, który ma 600 hektarów, odłowiono 120 ton ryb śniętych. Ja mam pewne doświadczenia związane z eksperymentem biomanipulacyjnym, w którym kiedyś miałem przyjemność udział jako młody adept ichtiologii, który był filmowany przez profesora Andrzeja Preysa z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego i z takiego jeziora 11-hektarowego Wirbel w Świętej Lipce na Pojezierzu Mazurskim. Na skutek zastosowania rotenonu, bo to był finalny taki zamierzony efekt, pozyskaliśmy ponad 1800 kg ryby, czyli wydajność takiego jeziora eutroficznego, płytkiego, była szacowana na poziomie 225 kg z hektara. A jak rybacy chcą złowić 20 kg z hektara z jezior, to jest wielkie larum ze strony wędkarzy, grabież i w ogóle działania, które nie mają nic wspólnego z racjonalnym gospodarowaniem. Na dzierżawnie sytuacja jest dokładnie taka sama. Na dzierżnie, bo tam też przeliczając wystarczy tylko wyłącznie te ryby, które usnęły, a część pewnie jeszcze jakoś tam sobie daje radę. Jak się odezwałem w mediach społecznościowych, to zhejtowany masakrycznie. Ten hejt, no rzecz jasna najczęściej jest kierowany ze strony osób, które nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią. No tak to w tym kraju wygląda, że najczęściej w takich sytuacjach nie słucha się ichtiologów, nie słucha się specjalistów, tylko najlepiej nośne informacje są
transferowane via Facebook, albo jakieś inne media, gdzie można się wypowiedzieć anonimowo na każdy temat i każdego opluć bez specjalnych konsekwencji, nie mając nic sensownego do powiedzenia. Ja mam pytanie, ale rozumiem, że to nie dotyczy zbiorników no kill, prawda, gdzie się ryb nie zabiera, prawda? No nie, ale takich zbiorników no kill jeziorowych no niewiele jest w Polsce. Raczej są to specjalne łowiska zamknięte, gdzie powiedzmy ta kontrola ichtiofauny jednak no, jest dużo, dużo większa ze strony gospodarza. Żeby nie być gołosłownym, szanowni państwo, tak krótko. Tutaj macie przykład, co prawda ze zbiornika zaporowego w Osławek, który jest w gestii Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego. I na przestrzeni raptem 5 lat, 2016-2020, w odłowach gospodarczych pozyskano 280 ton ryby, z czego no, 60 prawie procent udziału wagowego stanowił leszcz, następnie płoć, krąb, czyli gatunki, które są eutrofizujące, mówiąc wprost, czyli wpływają na przyspieszenie tempa eutrofizacji. Jako punkt odniesienia stanowiły tutaj też w tym samym okresie połowy wędkarskie, gdzie no też leszcz był o dziwo tym podstawowym gatunkiem, który wędkarze łowili, no ale już na drugim, trzecim miejscu pojawiły się sum, szczupak, tak, czyli te drapieżne, o których wspominałem. I teraz, jeśli byśmy zestawili zgrupowali te gatunki. Gatunki drapieżne oznaczone są tutaj tym czerwonym kolorem w tym torcie, tym jasnym niebieskim, nie wiem jaki to jest kolor, mam kłopoty z kolorystyką, ale powiedzmy, że jasno niebieski, to są te eutrofizujące karpiowate, czyli te ryby, które no, winny być eksploatowane. No to widzicie państwo wyraźną dysproporcję między tymi połowami wędkarskimi i rybackimi. Inaczej można by też to zinterpretować, że one się w jakiś sposób uzupełniają, tak? Że są ze sobą, czy powinny być zintegrowane. I właśnie, czy sprawdza się na wodach płynących, które mają większą możliwość samooczyszczania, mają możliwość no, odtwarzania swojego statusu znacznie lepiej. Natomiast model rybacko-wędkarski czy wędkarsko-rybacki powinien, ale taki mieszany, powinien być bezwzględnie stosowany w obrębie jezior i zbiorników zaporowych. I teraz pozwolę sobie też na kilka takich wskazań, które no, mają utylitarny, taki no, ogólny charakter. Dla wszystkich tych, którym jest, no, leży na sercu, to jak najlepsza kondycja rybostanu naszych jezior i zbiorników zaporowych. Po pierwsze, postępująca eutrofizacja, niezależnie od tego, jak byśmy ją próbowali wyhamować, sprzyja rozwojowi tych eutrofizujących gatunków, głównie karpiowatych, leszcza, płoci, krąpia i karasia, uklei, natomiast jednocześnie ustępują te, które mają dużo większe wymagania środowiskowe, ryby drapieżne, ogólnie rzecz biorąc. Ich rekrutacja naturalna w tej chwili, na przykład szczupaka w wodach otwartych, jest szacowana na poziomie 1-1,5%. Czyli ze 100 ziaren ikry, które samica szczupaka składa, szanse do tego, żeby dożył taki osobnik do wieku znowu tarlaka, wynosi 1 sztuka, 1,5 sztuki. Druga rzecz to promowanie właśnie w zarybieniach poprzez taliska sztuczne, różne inne metody, które mogą poprawić naturalną reprodukcję tych ryb drapieżnych. Trzecia rzecz i dbałość o to, żeby no, w strukturze ichtofauny minimum te 25-30% stanowiły właśnie owe drapieżniki. No i działania gospodarcze, które powinny być zrealizowane w oparciu o sensowną eksploatację połowową, zarybienia, które muszą być skoordynowane z tą eksploatacją, czyli żeby nie, powiedzmy, nie łowić wyłącznie szczupaka, a zarybiać czymś innym, tak? Albo odwrotnie, łowić wyłącznie ryby karpiowate i zarybiać no, jakimiś gatunkami, które byłyby na szczycie piramidy troficznej, to trzeba po prostu koordynować. No i jeszcze jedna rzecz, mianowicie eksploatacja połowowa powinna być stosowana absolutnie z wykorzystaniem różnych systemów. Czyli ten mieszany model, o którym wspominałem, rybacko-wędkarski, wydaje się dzisiejszych aktualnie wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi, z stale rosnącą termiką wód słodkich winna być wdrażana, winna być stosowana. No i mówiąc tak już bardzo ogólnie, tego typu model może być podstawą pewnej sensownej polityki, instrumentem ochrony środowiska, biorąc pod uwagę to, o czym mówiły moje przedmówczynie szanowne. Ten model gospodarowania w jakiś sposób uzupełniałby wszystkie nasze inne działania związane z
niwelacją dopływu ścieków do zbiornika, z działaniami, które mają wspomagać jakość wody w obrębie samej misy jeziornej, ten model gospodarczy na pewno byłby ciekawym uzupełnieniem tychże działań. No i ja już nie będę teraz tego mówił. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo za uwagę. Decyzja ma dzikie znaczenie.